Profesor Ewa Łętowska, która nie tylko znana była, czy jest aż emerytowana jako prawnik, ale także miłośniczka muzyki na wysokim poziomie, wykształcona, ogładzona. Bodajże w 1987 roku postawiona została przez Wojciecha Jaruzelskiego na czele instytucji bardzo specyficznej w ustroju komunistycznym, która tak naprawdę nie była potrzebna. Instytucja nie powinna w ogóle pod taką nazwą działać. Rzecznik Praw Obywatelskich. Wiadomo, że obywatel nie miał praw, bo o prawach decydowała partia. Ale partia wiedziała. Partia się już szykowała. Przybierała nową maskę. I ona została pierwszym rzecznikiem praw obywatelskich z nominacji Wojciecha Jaruzelskiego. W jednym z artykułów, które wtedy pisała w tygodniku Polityka, który miał w podtytule, dzisiaj się tego wstydzą, zapomnieli, nie afiszują się z tym, proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Profesor Łętowska napisała, że teraz będzie nowa wykładnia demokracji, bo będzie ustrój demokratyczny w Polsce, ale to nie będzie tak, jak ludzie myślą. To nie będzie to klasyczne pojęcie greckie, czyli rządy ludu, czyli rządy większości, tylko teraz będzie nowa wykładnia demokracji. To będzie szczególna ochrona praw mniejszości. Nie dodała jakich, wiadomo, że wszystkich. Jeśli szczególna ochrona praw mniejszości jest demokracją, to czym to się ma różnić od dyktatury, jeśli znikoma mniejszość może narzucić swoje prawa olbrzymiej większości? To jest właśnie demokracja socjalistyczna, przeniesiona w nową epokę.